Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj będziemy jeździć prosiakiem, a konkretnie to Porsche 911 GT3. Jest to najnowsze Porsche. Postępy w karierze. Zobaczmy, co tam mamy do wykonania jeszcze. Jazda, zobaczmy. Uderzenie z turbo. Oh man, muszę kupić turbo, nie mam turbo. To wiecie co? Zróbmy sobie następne gówno. Co tu mamy? Srebro w dowolnym wydarzeniu, poziom łatwy. Uderz bokiem trzech rajdowców, wygraj w konfrontacji. Dobra, to zróbmy sobie najpierw z levelu 5, a później z 4. Zgadzacie się na taki układ? What the fuck? Czemu ja nie mogę tego ukończyć? Tego wziąć sobie w ogóle? O. Po zmianie utracisz postępy bieżące i liście prędkości. Aha, dobra, tylko dlatego, no dobra. Bo nie mam speed pointsów na turbo. Nie mógłbym tam tego wyzwania po prostu ukończyć. Ale te widocznie mogę. Tak, bo tutaj niepotrzebna mi jest technologia pościgowa. Srebro w dowolnym wydarzeniu, poziom łatwy. No ale, że ja lubię bardzo wyścigi, to pojedziemy sobie w jakiś wyścig. Powiedzmy ten... Szkoda, że nie pokazuje się trasa, po której prowadzi właśnie ten wyścig, bo ja bym chciał właśnie wybrać sobie taki... taką część świata, która po prostu byłaby fajna, ładna i ciekawa do pokazania. No ale niestety nie jest to zaimplementowane, więc wam nie pokażę. Ale wybiorę taki wyścig, który moim zdaniem będzie w miarę taki ciekawy. Zacznijmy sobie tutaj. Powiem szczerze, nigdy nie jeździłem jeszcze tym prosiakiem, ale słyszałem, że jest koks niesamowity. Czy tak jest? Nie wiem, ale zobaczymy za chwilę. To jest wyścig, poziom łatwy, myślę, że nie będzie źle. Nie mam tutaj żadnych turbów, żadnego niczego oprócz nitra. I ulepszyłem sobie samochód do maksimum, jeśli chodzi o przyspieszenie. Także hardcore'u nie ma, brakuje mi jeszcze sporo ulepszeń. I mam nadzieję, że orzesz w mordę, ale to przyspiesza. I mam nadzieję, że właśnie teraz wam pokażę, jak się tutaj tuninguje prosiaka. Ale kurde, naprawdę koksu niesamowity. Jak przyspiesza fajnie, jak driftuje. Boże, po przesiadce z poprzedniego samochodu. Masakra, to był mniej więcej z tego samego poziomu wóz. No ale dobra. Również moimi przeciwnikami są Porszawki, jak ja to mówię, prosiaki. O, pojechał skrótem gnojek, ale mu się coś nie udało. Nie wyszło mu. Okej, spadaj! Ach! Gdyby nie było te wybicie, ja miałem taki plan, żeby ominąć trafika z lewej strony. Ale było wybicie, no i niestety. O, tu właśnie. Kurde. Cholerny misiek. Tutaj mamy koleżków z lewej strony, którzy pojechali sobie skrótem przez schodki. Ale ja nie pojechałem tym skrótem, ponieważ bałem się, że zgubię punkt kontrolny. Ok, tutaj mamy nitro, ale... Kurde. Oho, zobaczcie, no. Ach, wspaniale. Kurde, już noc jest? What the fuck? Ej, zobaczcie, noc. Co jest do cholery? A i tu jest meta. Dobra, co muszę zdobyć na mecie? Muszę zdobyć srebro. Tak, już włączyła się... No. Fajny odcinek, lubię takie odcinki. Początki są zawsze zajebiste u mnie. Chyba tak zostanie na zawsze. A i tak, ku waszemu zdziwieniu otrzymałem 0 speed pointsów, ale uderzyłem 3 razy rajdowców. Super, nie zdobyłem srebra w dowolnym wydarzeniu, poziom łatwy, dlatego że po prostu jestem idiotą i nie udało mi się tego zrobić. Nie no, idiotą nie jestem, ale po prostu nie udało mi się tego zrobić jakimś sposobem. Nie chcę mi się jechać tego samego wyścigu, głupi. God damn it. Zacznijmy sobie tu. Nie zdobyłem ani jednego speed pointsa, to ten wyścig to jest masakra po prostu dla mnie. Koniec świata. Tyle się najeździć i jeszcze nic nie dostać. Ale to była tylko i wyłącznie moja wina, bo prosiak jest naprawdę niezły samochód. Kurde, tu jak zwykle robią te same rzeczy co wyścig i się rozwalają w tym samym miejscu dokładnie. A poza tymi dwoma wyjątkami, którzy jadą z przodu.
ogóle skąd tu tyle tych pojazdów, przeciwników? Nie wiem, skąd ich się tu nalęgło tyle. Oho, zobacz. Jedziemy. Cholera jasna. Nie, mogę na chwilę przestać mówić cokolwiek. Po prostu oglądajcie. Mam to w dupie. Zaliczyło mi ten punkt. Wspaniale. Nie no, uwielbiam te problemy z grami. Kurde. Zawsze o tym marzyłem. Trzeba zainwestować w lepszy sprzęt i tyle. Żeby obliczał te kurde wszystkie bugi i niedociągnięcia. Ja wszystko potrafię znieść bez kitu, jestem... Może mnie ktoś wyzywać, kurde, w grze, może mnie ktoś, nie wiem, ograć 700 razy na tej samej trasie. Mogę przegrywać bez przerwy, ale nie mogę znieść po prostu tego, że coś mi nie działa. Na przykład teraz nie zaliczyło mi wyzwania, bo jechałem wyścig trudny, zadania, pojechałem wyścig trudny, a nie łatwy. Muszę pojechać łatwy, żeby zaliczyć, kurde. Nie wiedziałem, że zaliczanie... A, cholera. Szkoda gadać, panowie i panie. Jedziemy ten sam wyścig, bo ten jest najbliżej. Ten, co jechałem na samym początku. Następnym razem, jak tym razem mi wyskoczy taki bug, że będę miał nos, to chyba zainwestuję w Noctowizor autentycznie, bo... No, rzeźnia, rzeźnia po prostu. Dobra, zaczynamy. Fajnie mnie jeszcze ustawiło. Ale damy radę jakoś. Ok, teraz wyścig wczytuje się 17 godzin. Tak, tak, o, fajnie, fajnie. Dobra, trzeba ochłonąć. Trzeba w końcu coś wygrać do cholery. Jeszcze 17 tysięcy punktów tylko mam zdobytych. Dobra, pojadę skrótem. Może mi zaliczy te punkty. Dobra, zaliczyło. Nieźle. Ten GPS jest naprawdę wkurzający. On pokazuje jak chce po prostu. Razem pojadę skrótem. Może skrótem mi się gra nie zlaguje. Albo nie wiem, cokolwiek. Okej. Właściwie te skróty w tej grze, one nie zawsze są dobre, bo widzicie, teraz muszę wyjechać na trasę, ale no właśnie, trzeba jechać też w drugi skrót, żeby dobrze wyjechać. To nie zawsze nam się opłaca. A to zależy od samochodu, bo na przykład podszawka dość dobrze radzi sobie także na takim żwirowej nawierzchni, jak i na asfalcie, z tego co zauważyłem. Im niżej samochód zawieszony, tym gorzej sobie radzi po prostu. Dobra. Mamy wykonane... Wygraj w konfrontacji, okej. Okay. Mamy wykonane to zadanie. I zaraz przyjadą nam ludzie, którzy będą chcieli robić konfrontację. Kurde, ale się wyleczy, typek. Dobra, jedziemy.
tego mi wyzwała. Ja myślałem, że tego na początku kolesia, co tam sobie jechał. Ma Porsche 918 chyba i właśnie włączył sobie turbo, którego ja nie mam, a które muszę sobie kupić, żeby wykonać zadanie z niższego poziomu. O, wywalił się, fajnie. I będziemy koksić. No nic, wow. Bugi w grze też warto czasem pokazać i różne pierdoły takie, coś czasami, że coś nie działa i w ogóle. No to też może być ciekawe. Ale jest na pewno dużo bardziej denerwujące niż jakby gra chodziła normalnie. Jak widzicie, tak jak mówiłem, Porsche dosyć fajnie sobie radzi. Ogólnie, jak i właśnie na piasku. Wow. Goni mnie tamten cypek w ogóle. Nie mam nitra, nie mam żadnego turbosa ani nic, a tu jest stacja. Uzupełnijmy sobie tu wszystko i jedźmy. Fajna ta Porsche'owa jest, bez kitu, tylko taki kurczę niefortunny odcinek. O, znowu GPS zajebisty. Och! Taki niefortunny odcinek, bo się są takie niuanse, przez które człowieka może zalać krew dosłownie. Dobra, jedziemy sobie tu i zaraz chyba będzie meta na 600-500 metrów. Meta. Dobra, mamy zadanie zaliczone. Czas jechać do kryjówki, zdeponować 888 tysięcy punktów. Porsche'a już chyba nie dam rady ulepszyć dzisiaj. No ale zobaczymy, może akurat... O, tutaj była. Była chatka. Zajrzyjmy sobie tam. Trzeba jechać oczywiście tu naokoło. Tak musi mieć pod górę zawsze. Policjanty. F1. Spadaj. No dobra. 88 tysięcy punktów zdobyte. Zadanko wykonane. No to działamy dalej. Tym razem wykonajmy sobie tu. Tak. Technologia pościgowa. Musimy mieć turbo. O, i kupimy sobie na maksymalnym poziomie turbo. Jeszcze kupmy sobie w takim razie minę. Bardzo lubię minę używać. No ale... Ale w sumie ona jest taka bardziej defensywna niż ofensywna. Czasami też warto się od kogoś odepchnąć. Ale dobra, weźmy sobie minę jednak. Wyposażmy. Jaki jest tam jeszcze poziom do kupienia? Kup poziom pierwszy, odblokować. A co ja kupię? Aha, kurde, jestem kupiony z kitu. Nie mogę jeszcze tego kupić. Dobra, no ale mamy turbo. Personalizacja. Zobaczmy, coś mi się tu odblokowało. A nie, mamy tu malowanie jakieś ciekawe. O, mogę sobie nawet kupić. Super, no to mamy fajne malowanie. No dobra, no to chodźmy zrobić jakieś wyzwanie. Srebro w dowolnym wydarzeniu. Także myślę, że to sobie załatwimy bardzo szybko. Wyścig, wyścig. Tutaj mamy jakiś wyścig do wykonania. No i dobrze, malowanie wygląda dosyć ciekawie, nie powiem, że nie, zobaczcie. Te gotowe malowania są najlepsze, bo te naklejki takie... To jest totalna porażka. Nie można ich dostosować w żaden sposób. Uderzenia z użyciem turbo, razy 3, mam akurat 5 turbo, więc powinienem mieć aż z naddatkiem. A, co mi tam? Ho, ho, ho! Pięknie! Uderzenia z turbo są dosyć mocne, z tego co widzę. Mam jeszcze 3 miny. Miny też są fajne. Już wam je pokazywałem, prawda? O, co tu się podziało? O, tutaj mamy wąski przejazd. Użyjmy tu nitros. Tego, miny. Właśnie ktoś włączył za mną turbo.
A ja go przyblokowałem, pięknie minął. Jedźmy sobie w tunelu. Wow. No tak, mamy jeszcze dwa razy uderzyć kogoś z turbo, więc warto by było trochę przehamować. Ale coś mi się wydaje, że ten odcinek jest tak skonstruowany, znaczy jest tak przewidziany przez jakieś zrządzenie losu albo nie wiem co, że zaraz się stanie coś dziwnego, że będę na ostatnim miejscu. Nie wiem, mam jakieś takie przeczucie w portkach. Zaraz. Ktoś mnie tu goni. Ładnie mnie tu przegonił. Okej, okay. No to mamy do załatwienia gościa na turbo. Trzeba go trochę podgonić, żeby go łatwiej było trafić. Jeszcze 2 km do mety, więc myślę, że spokojnie możemy sobie tego typka tu pod... Wow! Kurde, skąd on wiedział, że ja turbo włączę? Ale wypruł ładnie, kurczę, niezły koleś. Właśnie te... Ci przeciwnicy, ja zauważyłem, że oni bardzo inteligentni są. Z tym, że mają już z góry ograne jakieś tam skrypty do przejechania danej trasy, więc często zdarza się tak, że albo wszyscy jadą tą samą... tym samym skrótem, albo się po prostu rozbijają dokładnie w tym samym miejscu. Tu jest już meta. Srebro, dobra, to sobie jedno zaliczyłem. Uderzenia z użyciem turbo, jeszcze jedno uderzenie. Tu mamy typka, wizujmy sobie go na pojedynek. Czyli na tak zwaną konfrontację. No i turbo. O rany! Co tu się podziało? A, nie ma tak. Fajnie się ściga właśnie samochód z tej samej klasy, właściwie nawet taki sam model. Można jechać praktycznie obok siebie. Pod warunkiem, że ktoś włączy turbo. Znaczy, że ktoś nie użyje turbo. Bo wtedy, jak widzicie, przewaga jest znaczna. W każdym razie ja już wykonałem sobie zadanko, ale doścignijmy jeszcze tego typka do końca. Wygląda na to, że jest on dość uparty. Za mną już była co prawda kryjówka. Ale myślę, że nikt się nie pogniewa, jak sobie dokończę tą konfrontację. Myślę, że spokojnie mogę sobie dojechać teraz do mety i nic mi się szczególnego nie stanie. O! Chyba że... O rany! 900, 800... O cholera! Dobra, jeszcze jest zakręt. O, uratował mnie ten zakręt z kitu. Och. Zostawmy mu minę, ciekawe czy najedzie. A nie, spryciarz ominął. Wow, tak nie miało być. Wow, tak też nie. Dobra, tu macie chłopaki minę. Zostawiam jeszcze jedną, a może nie. Tutaj on zostawi minę. Lubicie miny? Ach, proszę bardzo, smacznego. No to tak, idziemy do chatki. Ja będę kończył odcinek. No, jeśli ludziska pamiętacie, to na Policjancie za każde jakieś tam wykonane zadanko w karierze dostawaliśmy nowy samochód. W zasadzie nie był to nowy samochód, tylko po prostu nowa jednostka, nowy typ jednostki. Prewencyjna, tajna i chyba jakaś zwykła były za te zadania do odblokowania. Tutaj natomiast dostajemy różne części do personalizowania swojego samochodu. A na przykład mamy tutaj takie dostępne malowanie. Tutaj wygląda najfajniej chyba na Porsche'awce. I nie wiem, czy nie nakręcę z nią jeszcze jednego odcinka, dlatego że fajnie się jeździ tym samochodem. I zobaczcie, mam tutaj nieulepszone jeszcze nic poza przyspieszeniem i prowadzeniem. Przyspieszenie nawet nie mam do maksa ulepszone. Kurczę, a już tak fajnie się jeździ tym samochodem.
Więc na pewno to sobie ulepszę, a tymczasem dziękuję Wam za wyświetlenie i trzymajcie się na razie. Hej!